Hej, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj denko, naprawdę spore i ogromne. Nie patrzcie na moje brwi, bo eksperymentowałam z nimi, także nie zwracajcie uwagi. Przechodząc do denka, no naprawdę się tego sporo uzbierało. Mam całą ogromną torbę, więc troszkę to denko potrwa, ale z tego co kojarzę, to lubicie długie filmy, także zapraszam na film. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy kosmetyk to jest kwiatowe mydło Agafi. Ono jest do włosów i do ciała. Ja bardzo je lubiłam do włosów, bardzo... Frano! Coś ty tam zmęczył? Świnio jedna. Hej kochani, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj denko, naprawdę sporo mi się tego uzbierało. Także denko będzie pokaźne i dość długie, ale nie przedłużając już może zaczniemy. Pierwszym kosmetykiem było kwiatowe mydło, naturalne syberyjskie, do pielęgnacji ciała i włosów, babuszka Agafia. Powiem Wam, te mydła już wyszły dość sporo czasu temu, natomiast ja pierwszy raz je używałam. Miałam to, miałam czarne i to białe i z tych wszystkich trzech najbardziej mi się chyba sprawdziło to czarne. Naprawdę świetne mydło do włosów, świetne mydło do ciała, także polecam serdecznie. Ja na pewno się w nie kiedyś też zaopatrzę, z powrotem do nich powrócę. Z nowej serii Kali Musli z Orientanys użyłam trzy kosmetyki. Pierwszy to był płyn micelarny. Ja o tych kosmetykach robiłam odrębny film, także tam Was odsyłam. Płyn micelarny sprawdził się naprawdę całkiem ok. Bardzo dobrze zmywał, nie pachniał w ogóle, także dla osób, które są wrażliwe na zapachy, polecam. Tym bardziej, że jest naturalny i fajnie działa. I tu miałam dwa kremy, kurece kojąca do twarzy na noc i krem do twarzy na dzień. Bardzo fajne kremy, też z tej serii Kali Musli z Orientany. Ta seria jest przeznaczona dla cery wrażliwej, dla cery naczyniowej i faktycznie bardzo fajnie ona tą cerę koi, bardzo fajnie ją nawilża, odżywia. Takie delikatne kremiki do cery mieszanej, do cery suchej, do tłustej mogą być troszkę za ciężkie, szczególnie ten na dzień. Natomiast cera mieszana na pewno sobie, na pewno się polubi z tymi kremami, także polecam, bo myślę, że naprawdę warto i jak na Orientany zapachy są bardzo delikatne, kwiatowe, wręcz prawie takie niewyczuwalne. Tutaj zużyłam, a w zasadzie moje psy zużyły szampon do białej sierści z firmy Totobi. To jest polska firma, która produkuje kosmetyki naturalne dla psów. Też robiłam film o tych kosmetykach. Tutaj miałam szampon do białej sierści. Bardzo fajnie rozjaśniał, bardzo fajnie nabłyszczał tą sierść, regenerował ją, nie podrażniał skóry, bardzo dobrze domywał. Także naprawdę fajne kosmetyki. Ja na pewno do niego kiedyś powrócę, bo jeszcze mam jedną butelkę innego rodzaju tego szamponu, także... Myślę, że warto, jak macie czworonogi, się zaopatrzyć w taki naturalny kosmetyk, który fajnie działa. Tutaj z Resibos użyłam ich słynne ostatnio żel do mycia twarzy, który naprawdę jest fajny, pachnie przepięknie brzoskwiniami, bardzo ładnie domywa wszelkie nieczystości z twarzy. Ja na pewno do niego kiedyś wrócę, bo on mi się naprawdę sprawdził rewelacyjnie, no i pachnie obłędnie takim latem, wakacjami, no coś pięknego. Tu zużyłam oczyszczający koncentrat z olejem lnianym z polnego warkocza. To był taki olejek emulgujący do demakijażu. U mnie się sprawdził rewelacyjnie. Pachniał takim lnem. Wiem, że ma takie różne opinie ten kosmetyk, ale ja bardzo sobie go chwaliłam i myślę, że kiedyś do niego na pewno powrócę. Szklane opakowanie na pewno wykorzystam ponownie. Pompeczka, także naprawdę fajny, fajny olejek z emulgatorem. Tu zużyłam sól do kąpieli, ona była chyba naturalnie z pudełka, tylko wiecie co, ja nie wiem co to jest, mydło manufaktura.pl, ona bardzo ładnie pachniała ta sól. Ja ogólnie lubię sole do kąpieli, ale powiem Wam, że dokładnie nie pamiętam jak ona się spisała, więc chyba na mnie aż takiego wrażenia mega nie wywarła. Teraz jest ciepło, więc raczej kąpiele takie w wannie, wiecie, odpadają. Tu z Woli Botanica mleczna emulsja myjąca do twarzy z ekstraktem z nagietka, owsa i rumianku. Też robiłam o tych kosmetykach odrębny film, naprawdę mi się fajnie sprawdziła. To był taki na pograniczu żelu i mleczka myjącego, myjący preparat do twarzy, naprawdę fajny. Użyłam olejek myjący do twarzy z BioUp. Ja na początku tego olejka bardzo nie lubiłam, bo coś tam mi z nim nie pasowało, ale później się z nim bardzo polubiłam i polecam go serdecznie. Jego zmywa się wodą, ponieważ on ma emulgator, świetnie domywa wszelki makijaż, nawet ten wodoodporny. Polecam serdecznie, bo naprawdę jest to skuteczny, fajny, naturalny olejek do demakijażu.
Tu mam coś cudownego, hydrolat cytrynowy z Manufaktury Natury, uwielbiam, na pewno do niego kiedyś powrócę, no po prostu powiem Wam, Manufaktura Natura ma jedne z lepszych jakościowo hydrolatów, niektóre są drogie, ale naprawdę myślę, że warto, bo jakość tych hydrolatów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zużyłam tutaj krem Multi MSO z ASOA. Tak jak ten krem poprzedni Odżywcza Goja niestety u mnie się nie sprawdził, tak ten Multi MSO cudowny. Ja tutaj miałam mini wersję, na pewno kiedyś powrócę do pełnego wymiaru, no rewelacja, polecam na dzień szczególnie, bardzo ładnie wygładza twarz, odżywia, nawilża, a przy tym się nie błyszczy cera. Myślę, że cera mieszana będzie na pewno sobie chwalić ten krem. Tutaj miałam macerat ze skrzypu polnego z Natury Receptury, który sobie wykorzystałam tak na końcówki włosów. Bardzo fajnie się w tym celu spisał i do innych takich przepisów kosmetycznych. Ogólnie oni z tej firmy mają bardzo fajne te wszystkie takie surowce kosmetyczne. Tutaj zużyłam Skodali i to był płyn micelarny. Miałam taką miniaturkę. Powiem Wam, że szału na mnie nie zrobił. Jakby na pewno bym nie kupiła pełnej wersji. Z Miu Miu użyłam próbeczkę takich przesłodkich perfum, naprawdę uwielbiam ten zapach. To jest taki bardzo, bardzo intrygujący zapach, nie dla wszystkich, ale na pewno się zostawię, bo bardzo fajnie ta buteleczka wygląda, poza tym jest szklana. No zapach jest naprawdę bardzo intrygujący, ale mi się bardzo spodobał. Tutaj hydrolat z melisy, z Fresh Natural, uwielbiam, bardzo dobry hydrolat, ogólnie polecam te hydrolaty, ja mam mniejszą wersję, jest też większa wersja, także myślę, że warto, oni mają naprawdę różne rodzaje hydrolatów bardzo dobrej jakości. Sensum Mare, mój po prostu święty graal, słuchajcie, tym razem mam Algo Rich, przedtem miałam Algo Light Serum do twarzy. To jest, jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy może nie oglądali wcześniejszych moich filmów, to jest firma polska, która produkuje kosmetyki naturalne, najlepsze jakościowe, jakie kiedykolwiek miałam, autentycznie najlepsze serum. To jest po prostu kosmetyk, który od pierwszego zastosowania robi efekt wow. Naprawdę jest warty swoich pieniędzy, a nawet bym powiedziała, że jest tani jak na swoją jakość, ale to mówię po cichu, żeby nie podwyższyli ceny. Także naprawdę polecam, zerknijcie sobie na Sensum Mare, bo myślę, że naprawdę warto. Kosmetyki są naprawdę z najwyższej jakości. Po prostu cudo, cudo. O, też z tej firmy mam Algo Tonic. Wypuścili niedawno, też rewelacja. Powiem Wam szczerze, mam już drugie opakowanie i też po prostu rozwala mózg jakość tego kosmetyku. Ja bardzo też lubię toniki. Tutaj z Amilis użyłam podkład w kolorze Sizam, tak, ten kryjący. I on mi się spisał, powiem Wam, tak średnio. Trochę się błyszczał w ciągu dnia, tu jeszcze trochę zostało. Trochę się błyszczał w ciągu dnia, nie był taki trwały. No średnio byłam z niego zadowolona, chyba do niego nigdy nie wrócę. Na razie używam, z Lili Lolo jestem dość zadowolona z tych kosmetyków, bo się nie świecą na twarzy. Natomiast ten myślę, że do cery suchej by był na pewno ok, ale takiej bardzo suchej. Natomiast do mieszanej w kierunku tłustej to już raczej by był za bardzo by się świecił. Mój ulubiony samoopalacz z Vita Liberata, już przecięłam opakowanie, słuchajcie. Ostatnio mam taką fazę na samoopalacze, że non stop się smaruję, bo nie mam czasu na opalanie, ale z tej firmy ogólnie samoopalacze są bardzo dobre, ponieważ one zostawiają brązową opalenie, nie pomarańczową i tak bardzo nie śmierdzą. Także Vita Liberata naprawdę produkuje znakomite brązery. Samoopalacze, chciałam powiedzieć. Tu zużyłam jakiś olej ze słodkich migdałów, taki zwyczajny, jakiś z apteki. Szału nie zrobił, powiem Wam, na pewno do niego nie powrócę, ale jakoś przypadkowo do mnie trafił. I dezodorant naturalny z propolis, Aunem. I tutaj w Aunie są różne kontrowersje. Ja kiedyś nakręcę film o tym Aunie, bo jeden Aun jest ok, a drugi jest nie ok. Ale to, tak jak mówię, odrębny film. Bardzo dobry dezodorant z firmy właśnie Propolia. Jeżeli szukacie fajnego, naturalnego dezodorantu, który jest skuteczny, bo ten jest naprawdę skuteczny, przynajmniej na mnie, dla mnie, to polecam serdecznie i w szklanym opakowaniu, także spoko. Naprawdę, słuchajcie, tylko się tyle uzbierało, że ja nie wiem. Skodali, tu był szampon. Powiem Wam szczerze, przeciążył moje włosy. Miałam go na dwa razy, bo to była próbka. Na pewno bym go nie kupiła w całym opakowaniu pełnowymiarowym. Tu miałam dezodorant w kremie z Naturologii. Niestety strasznie mnie uczulił, do tego stopnia, że miałam aż poparzone pachy. Wydaje mi się, że to była przyczyna tego, że była ogromna ilość sody.
I z tego co widzę, ona już jest tutaj na pierwszym miejscu, więc to pewnie była przyczyna tego, po prostu za mocna, za duża ilość sody dla mnie. Natomiast moja mama używała i jej się sprawdził bardzo dobrze, była z niego bardzo zadowolona. Tutaj mam naturalny pestek z, naturalny olej z pestek Morelli, też z natury receptury. Bardzo fajne są te oleje i naprawdę są w świetnej cenie. Także polecam. Tutaj miałam hydrolat z kwiatów tuberozy z Majru, też świetny hydrolat, taki niespotykany, przepięknie pachniał kwiatowo, bardzo ładnie nawilżał, odświeżał. Jak lubicie zapachy kwiatowe, to myślę, że Wam się ten hydrolat może spodobać. Słuchajcie, jedziemy dalej. Tutaj z mojej farmy urody olejek z amarantusa. Olej do twarzy plus lnianka. Moja mama była strasznie z tego olejku zadowolona. Fajnie łagodził naczynka, zaczerwienienia, wszelkie podrażnienia do twarzy. Stosowała go jako serum. I tutaj miałam też maseczkę Koloryt i Energia, miód, sok z marchwi oraz sok z buraków, też z mojej farmy urody, ale to była taka próbeczka, naprawdę świetna, te maseczki sokowe są jadalne, wejdźcie sobie w ogóle na moją farmę urody, bo tam naprawdę są świetne kosmetyki, polecam serdecznie, naturalne, właścicielka sama uprawia wszystkie warzywa do tych kosmetyków, także naprawdę myślę, że warto sobie zerknąć na tą stronę. Tutaj z polnego warkocza miałam rumiankową esencję micelarną do twarzy, naturalny płyn do makijażu, sprawdził się też rewelacyjnie, na pewno z polnego warkocza, na pewno do niego kiedyś wrócę, bo był bardzo skuteczny, no i w szklanej buteleczce, także naprawdę spoko. Kolejny hydrolat, słuchajcie, z oczaru wirginijskiego, tym razem z mydłostacji. Świetny hydrolat dla cery mieszanej, dla cery z problemami, dla cery takiej mocno przetłuszczającej się, z rozszerzonymi porami. Bardzo fajnie u mnie ściągał pory w tych miejscach tłustych, bardzo fajnie tak matowił tą cerę, bardzo fajnie koił. Naprawdę mydłostacja też ma jedne z lepszych jakościowo hydrolatów, naprawdę był super. Tu z Kodali miałam taką próbeczkę żelu do podprysznic, ale też jakoś szał na mnie nie zrobił. Powiem Wam szczerze, ja z Kodali się jakoś zawiodłam. Chciałabym wypróbować jeszcze to ich serum, bo na razie no niestety same nie wypały u mnie. Tutaj kolejnie z natury receptury, macerat miks ziół do włosów, też używałam na końcówki i też sprawdził się bardzo dobrze. Tutaj z Evelom, ja dostałam od Agaty, to był taki cleanser, czyli taki... jakby balsam do demakijażu i naprawdę powiem Wam, że super. Agata i kilka osób miało tutaj zastrzeżenia co do zapachu, natomiast zapach jest bardzo specyficzny, ale u mnie akurat bardzo dobrze się sprawdził, jeżeli się zapach może dobrze sprawdzić. Ja go naprawdę polubiłam, ten zapach, wręcz bardzo polubiałam. No i produkty rewelacyjnie domywał wszelki makijaż, raz, dwa, bez problemu, bardzo fajny produkt, ale myślę, że do niego nie wrócę, bo jest z tego, co kojarzę, dość drogi. Tutaj miałam próbeczkę z Clair Blanc i to był podkład Care About You w kolorze 350 beige. I powiem Wam, strasznie słabo kryjący podkład mineralny, naturalny. Na pewno bym go nie kupiła w pełnej wersji, ponieważ ja go nakładałam i jakby nie było żadnego krycia, także nie wiem, o co chodzi z tym, ale no nie sprawdziły się u mnie te kosmetyki z Clair Blanc. Przynajmniej no ten podkład, wolę Annabelle, wolę Lili Lolo, natomiast to jest jakieś takie, nie wiem, no nie krył u mnie w ogóle, także nie wiem, o co chodzi. Ja raczej umiem nakładać minerały, więc nie sądzę, żeby był w tym problem, natomiast no, u mnie się po prostu nie sprawdził. Tu zużyłam z Propoli i to był taki kosmetyk dla psów. To był taki spray na takie różne podrażnienia, zaczerwienienia, zadrapania, czy tam jakieś takie liszaje. Bardzo dobrze się sprawdził. Polecam ogólnie właśnie dla psów z problemami skórnymi, bo naprawdę fajnie koił. Tu z Noya ochronne serum antyoksydacyjne. Też bardzo fajne serum na dzień, takie delikatne, leciutkie, lekko hialuronowe, naprawdę fajne serum. Dla cer nawet tłustych będzie się sprawdzało super. Zużyłam kolejny podkład mineralny z mojej ukochanej firmy Pixi. Słuchajcie, te podkłady mineralne z Pixi to są najlepsze podkłady mineralne dla mnie najwyższej półki. W kolorze Vanilla Delight uwielbiam, na pewno do niego kiedyś wrócę, bo to jest po prostu sztos. Trzyma się cały dzień bez zarzutu, nie ciastkuje, nie wyświeca się, no po prostu miodzio. I tak, kolejne kosmetyki. Tu miałam próbkę kremu Algo Light. To był krem... Tak, Algo Light Sensum Mare. Ja mam chyba teraz... ja mam chyba teraz pełne opakowanie tego kremu, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest to. Chyba tak. I na razie Wam o nim nic nie powiem, bo będzie odrębny film.
Tu miałam taką miniaturę Sephory, tej takiej maskary Outrageous, coś takiego. Curl, ja ją uwielbiam. Niestety ta miniatura ma tak fatalne opakowanie, że po prostu nie dość, że ci ją ciężko... Tak, Outrageous Volume maskara. Tak się ciężko otwiera i wszystko jest tak ubadźgane, że nigdy więcej nie kupię tego małego opakowania. Kupię większe, ale na pewno nie tą miniaturę. Tu z Laveris użyłam żel do stylizacji brwi naturalny, bardzo fajnie się sprawdził w kolorze takim brązowym, Hazel, on się chyba nazywał ten kolor, tak troszkę rozjaśniał brwi. Z Plantei zużyłam naturalny skrab orzechowy do ciała i do twarzy, wow, ten skrab był po prostu wow, pachniał po prostu obłędnie, jak te kosmetyki z Plantei wszystkie, naprawdę rewelacja, jest trochę drogi, ale myślę, że warto, bo naprawdę świetny kosmetyk. Na pewno do niego też kiedyś powrócę, bo myślę, że warto. Tu zużyłam serum Malina, róża Malina z Ministerstwa Dobrego Mydła. Jedno z lepszych serów, jaki kiedykolwiek też miałam. Polecam serdecznie. To jest taki ich hit, flagowy kosmetyk. Naprawdę myślę, że warto. Przepięknie pachniał, nawilżał, odżywiał. Masa cudownych składników, olejków, ekstraktów. No naprawdę bomba witaminowa dla naszej skóry. Też kiedyś myślę, że do niego powrócę. Tu zużyłam rozświetlacz do twarzy z Vibo. Z Vibo? Nie, z Lovely, Pink Bite. Uwielbiam ten rozświetlacz, on był taki różowy. Słuchajcie, naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby zużyć kosmetyk kolorowy. To musi być naprawdę coś, co mnie bardzo przyciągnie. I ten kosmetyk mnie przyciągnął do tego stopnia, że mam drugie opakowanie. Naprawdę rewelacyjny, różowy, taki piękny rozświetlacz, taki jakby niespotykany. O, bardzo fajny kolor. Z Olivia Plum olejek do demakijażu, niestety zapach tego olejku był dla mnie nie do zniesienia, autentycznie nie do zniesienia, po prostu tak niesamowicie mydlano, nie, po prostu tak mydło w mydle, straszne, takie stare mydło, takie wiecie jeszcze sprzed czasów nie wiem jakich, te wszystkie mydła tak strasznie ostro pachniały i to nie. Tu zużyłam peeling do ust z Your Natural Side. Niestety sprawdził mi się średnio, bardzo szybko mi się zepsuł, w ogóle nie wiem dlaczego. Był dla mnie za rzadki, mógł być trochę bardziej gęstszy. No peelingował niby ok, ale na pewno do niego bym nie wróciła. Zużyłam też matową pomadkę z Million Dollar Lips Vibo, wrzucam ją, bo ona już się po prostu przeterminowała. Szczerze powiem Wam, nie kupiłabym jej więcej, bo ona nie była jakoś trwała, a wyglądała strasznie na ustach. No i coś, co było po prostu hitem. It Superhero, miniaturka tuszu do rzęs, który robił po prostu sztuczne rzęsy, autentycznie. Ja na pewno sobie kiedyś kupię, jak nie duże opakowanie, to miniaturkę. Wiem, że to jest dość droga maskara, ale to, co ona robi z rzęsami, to jeszcze żaden tusz mi takiego czegoś nie zrobił. Także It Cosmetics po prostu wymiata. Z Brooklyn Grooves użyłam dezodorant w kremie, węgiel i lawenda, jeden z lepszych dezodorantów, jakie miałam. Naprawdę polecam serdecznie, nie obawiajcie się tego, że on jest czarny, ponieważ nie brudzi ubrań. Wystarczy, że dobrze rozpracujemy ten kosmetyk pod pachą, dobrze go rozsmarujemy i wtedy wszystko jest ok. Także myślę, że warto, bo naprawdę fajnie działa, w upałach też mi się sprawdził, także polecam i przepięknie pachnie, jak lubicie zapachy lawendowe. Słuchajcie, i mam tu jeszcze kilka maseczek i jakichś jeszcze opakowań kosmetyków, które zużyłam, ale chcę Wam wszystko pokazać jakby. Aha, tutaj miałam próbkę ze szmaragdowych żuków, Hypericum krem do dłoni i stóp, muszę to zostawić. Powiem Wam szczerze, wow, te kosmetyki są dość drogie, ale ten krem do rąk i stóp po prostu... Kosmos. Mydło z mydłostacji Róże Małego Księcia, cudowne mydełka, naprawdę polecam, oni mają różne rodzaje, to Róża Małego Księcia, jak lubicie zapachy różane, to był też sztos. Tu miałam z Klawu maseczkę taką na oczy, też całkiem fajny kosmetyk, koreański, bardzo ciekawy, notabene. Tu miałam maseczkę z Tony Moly I'm Real, taką pomidorową i powiem Wam szczerze, ona mi się średnio sprawdziła. Innisfree, taka kiwi, też średnio, jakoś tak, nie wiem, ostatnio nie mam szczęścia do tych maseczek. Tutaj z Auny miałam wegański szampon w kostce do mycia całego ciała i włosów. Niestety na włosach mi się nie sprawdził, ponieważ bardzo mnie obciążał i przetłuszczał. Jakby zostawiał taką woskową warstwę na włosach i ciężko je było rozczesać, ale do ciała mi się to mydło sprawdziło całkiem spoko, także je zużyłam. No i serum Young Kakai, tu mam tylko taką ulotkę z próbki, rewelacyjny serum. Polecam serdecznie, bardzo dużo składników aktywnych, naturalne kosmetyki polskie z firmy
creamy, jeżeli nie wspomniałam o tym. No i kochani, to wszystko, także sporo tego jest. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam Was na moje kolejne filmy i proszę Was, nie proście mnie, żebym dawała opisy tych wszystkich kosmetyków z Denka, bo tego naprawdę jest ogromna ilość. Jakbym miała czas i bym pracowała tylko na YouTubie, to naprawdę bym to zrobiła, ale obiecuję, że postaram się to zrobić w najbliższym czasie, a jeżeli nie, to wybaczcie. I zapraszam na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, pa!